Hej, witajcie. Z tej strony Durward. Witam Was w kolejnym materiale z gry World of Tanks. Ten, jak już możecie zobaczyć po tytule, będzie nieco pogadankowym materiałem, choć nie zabraknie w nim również bitwy, a ta rozegrana będzie na widocznym przed Wami pojeździe nacji niemieckiej Grillem 15. Jest to również symbol tego odcinka, którego tytuł, jak już zapewne widzieliście, to coś się kończy, a coś się zaczyna. Poza oczywiście erą Waffentragera Auf S100 i rozpoczętej erze Grilla 15 w grze World of Tanks wiele się zmieniło. Wiele zmieniło się również w moim graniu, na czym właśnie w tym materiale chciałbym się skupić, przynajmniej na samym początku tego materiału. Otóż dla mnie rok, który właśnie dobiega końca, miał, można by powiedzieć, dwa oblicza. Były momenty, dni, tygodnie, można by nawet rzec miesiące, w których naprawdę sporo czasu spędzałem w samej grze, budując wspólnie klanowe twierdze, walcząc na CW, ale z racji na pewne zawirowania, o których nie chcę tutaj wspominać, jest to kwestia prywatna, musicie mi to wybaczyć. Był też okres, w którym o grze zupełnie zapomniałem. Osoby śledzące od lutego mój kanał, bo wtedy został on uruchomiony, zapewne widziały pewien przestój w filmach z gry World of Tanks bądź zmniejszenie mojej aktywności w grze. Powodem, dla którego w zasadzie tworzę ten materiał, jest, można by powiedzieć, również historyczna decyzja. W grze World of Tanks spędziłem ponad 5 lat. Podczas gry miałem okazję grać, tak na dobrą sprawę, w czterech klanach. W klanie SPD ekipę serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że ktoś z Was jeszcze pamięta mnie właśnie z czasów gry Sims Panzer Division. Rozpoczęła się tak naprawdę moja przygoda z klanowym graniem z CW, z rozgrywkami tego typu. Ten czas będzie zawsze przeze mnie bardzo miło wspominany. Klanem drugim był klan The Herd, w którym spędziłem chyba najwięcej czasu. Może nie samych dni, ale jeśli chodzi o wspólne granie, o wspólnie spędzany czas, na pewno w The Herd spędziłem tego czasu najwięcej. Poza tym z niektórymi graczami byłymi, obecnymi w moich czasach w klanie udało mi się spotkać na jednym zlocie klanowym, pogadać, pośmiać się, napić się, oczywiście soku i zjeść coś z grilla. Niekoniecznie z grilla 15, ale panowie, was również wspominać będę bardzo, bardzo długo i bardzo, bardzo miło. Klanem kolejnym, w jakim przez jakiś czas miałem okazję mierzyć się na mapach globalnych, był klan Sfora. Tutaj również pozdrowienia dla wszystkich, którzy wspólnie ze mną wyjeżdżali do bitew klanowych. Serdeczne dzięki za każdą sztukę złota, jaka dzięki wspólnej grze trafiła na moje konto. Gra się w klanie Sfora skończyła i moja stopa stanęła w klanach Unii DPA. Byłem wcześniej w jednym z podklanów, choć może tak nie powinienem mówić, ale całą Unię DPA traktuję jako jeden klan. Tutaj czasu również spędziłem sporo, sporo złota wygrałem, dużo się nauczyłem. Dzięki również wszystkim, którzy się do tego przyczynili, ale mój czas w Unii DPA dobiegł niestety końca. Z uwagi na absolutny brak czasu wieczorami nie mogę już wspierać waszych poczynań, czy to na mapach globalnych, czy podczas wspólnego rozbudowywania twierdzy. Dzięki wam za wspólne granie, za spędzone godziny w grze, ale tuż po bitwie, jaką za chwilę zobaczycie, logo z przesympatycznym misiem Wojtkiem nie będzie już zdobiło mojego czołgu, a
możliwość grania z tym właśnie logo na pewno również zapamiętam, tak jak i każdy poprzedni wymieniony przed chwilą klan. A jeśli chodzi o bitwę, ta rozgrywana będzie na mapie Urwisko, oczywiście grillem 15 przy bardzo przyjemnym losowaniu. Sporo ósemek, kilka dziewiątek i niewiele dziesiątek i co najistotniejsze, szczególnie dla Hallaka, nie ma tutaj babostwa. Od razu uprzedzę osoby, które nie lubią kampienia, aby przewinęły sobie przynajmniej 3 minuty tego materiału do przodu, bo początek bitwy to będzie wierne okupowanie tej oto miejscówki i szukanie sobie okazji do oddania celnego strzału. A bitwę tą wybrałem nie tylko z racji na wspomnianą już zakończoną erę Waffentragera Auf 100, na którego miejsce wszedł właśnie Grill 15, ale aby jeszcze sobie odrobinę pogadać. Tak, tak, dokładnie. Pogadamy sobie trochę. Na początku nie będę się za bardzo skupiał na bitwie. Być może jeszcze ten strzał, zobaczcie, i siódmy pancerz z Dinginium odbija niemal wszystko, mimo tego, że Grill 15 ma 279 penetracji na pocisku standardowym, 334 na pocisku premium. Tych, co prawda, może 4, ale używam bardzo rzadko. A o czym chciałem sobie jeszcze pogadać? Właśnie o zmianach w grze World of Tanks. Mówiąc szczerze, trochę tęsknię za Waffentragerem Auf 100. Zresztą materiał z pożegnania tego pojazdu mogliście na moim kanale oglądać. Kto go jeszcze nie widział, link powinien wam się gdzieś tutaj w górnej części ekranu pokazać. Na samym grillu grałem niewiele, a jeśli już miałem taki kaprys i wyciągałem go z garażu, bitwy nie należały nigdy do jakichś wybitnych. Do chwili obecnej nie mam jeszcze upragnionej odznaki asa pancernego, a na to po rozegraniu szczególnie tej bitwy wiem, że jeszcze sporo, sporo, sporo będę musiał się napracować, aby osiągnąć poziom właśnie asa pancernego. Chyba że nagle ktoś stwierdzi, że ten czołg jest bezsensowny, ludzie przestaną w nim grać i wtedy otworzy się furtka, aby odznakę asa pancernego zdobyć. My tu gadu gadu, bitwa powoli się rozkręca, jest 2 do 2, przeciwnicy mają niewielką przewagę, a ja zdecydowałem się w końcu nieco wyruszyć poza mój ulubiony kamień, przy którym spędziliśmy pierwsze minuty tego starcia. Na moim koncie nadal zerowy dorobek, jeśli chodzi o uszkodzenia. Widziany przed momentem i z siódmy magicznie mój strzał odbił. Kończymy gadanie, przechodzimy już do samej bitwy, bo w tym momencie zaczyna ona się rozkręcać. Mam nadzieję, że w trakcie powtórki będzie wyświetlał się na bieżąco w tym miejscu mój damage. Gdy to nagrywam, jeszcze mówiąc szczerze, tego nie testowałem, wybaczcie, mamy zatem mały poligon doświadczalny. Ale co my tutaj mamy? ISA 3, T30, T62A, na dole E4, więc sporo groźnych przeciwników, szczególnie dla mojego stworzonego z kartonu i wiatru pancerza. Zobaczcie, na samego grilla, on prezentuje się może niezbyt okazale, ale ta armata 150 mm, choć tak jak wspomniałem w poprzednim materiale, chyba będę mówił 15 cm, spisuje się naprawdę niesamowicie i sieje zniszczenie na polach bitew. W międzyczasie robi nam się 4 do 7, przeciwnicy osiągają już znaczącą przewagę, szczególnie jeśli chodzi o HP, mają ich w tym momencie ponad 5000 więcej, sporo się zatem będę musiał nastrzelać, aby tą bitwę jakoś wyciągnąć. I od tego strzału w kierunku T30 zaczynam odwracanie losów bitwy. Oczywiście mogliście się spodziewać, że nie będę pokazywał wam żadnej sromotnej porażki, ale drugi strzał w moim wykonaniu i na koncie już ponad 1600 uszkodzeń. Co prawda jak na grilla to nie jest jakiś oszałamiający wynik, ale obiecuję wam, on się jeszcze nieco poprawi. 4 do 8, szanse na polu bitwy się nieco wyrównały, a ja zobaczyłem, że T49 zaczyna nam obrabowywać bazę.
Trzeba się będzie zatem zająć tym oto jegomościem. Do pomocy mam tutaj Ferdinanda, choć nie wiem, czy nie zacznę mówić na ten pojazd Hallak. Pozdrowienia oczywiście dla Hallaka. W żaden sposób nie ma to na celu jakiejś obrazy, tylko bardziej takie życzliwe określenie. Sami możecie się domyśleć, dlaczego. Osoby będące częstymi gościami na streamach Hallaka pewnie już wiedzą. Wracamy jednak do bitwy, bo znów zaczynam gadać o głupotach. Celowanie, szukanie przestrzałów i mimo obietnicy cały czas okupuję miejscówkę w okolicach B6, pilnując, aby nikt nie ukradł mojego ulubionego kamienia. T49 w międzyczasie gdzieś się nam schował, a przeciwnicy niszczą kolejne pojazdy z mojej drużyny. Wyjechała E4 na dobiciu. W tym momencie możecie zobaczyć próba zmiany pocisku właśnie na pocisk odłamkowo-burzący, który niezależnie od tego, w które miejsce E4 trafi, powinien ją wykończyć. Chyba że jakimś trafem pocisk zszedłby na gąsienicę i to one pochłonęłyby cały pakiet uszkodzeń, jaki jest w stanie zadać nasz pocisk HE, który, jeśli by się przebił, zadaje średnio 950 uszkodzeń. O, wyłączam już dymek, abyście więcej widzieli. 7 do 9. Bitwa niestety mega, mega kamperska, ale tak jak wspomniałem na samym początku, mam okazję jeszcze sobie trochę przy okazji pogadać. Mamy M41 Grand Final, trafiony, w zasadzie dobity za niespełna 400, drugi frag na moim koncie. Niewiele zapowiadałoby, że w tej bitwie uda się osiągnąć dobry wynik, a takim, nieco spoilerem to dla was będzie, jest dla mnie odznaka pierwszej klasy, którą zobaczycie na screenach końcowych. Rozpoczęło się kapowanie bazy. Ja w lufie mam przygotowany pocisk odłamkowo-burzący. No i nie ukrywam, że pora zacząć działać. Chwila zastanowienia i wyjazd w stronę kapa. A tu co mamy? RHM-a. Chwila przycelowania. 1001 uszkodzeń w jednym strzale. Decyzja o załadowaniu HE-ka była idealna. Co prawda on szykowany był właśnie na wspominaną E4, ale RHM przyjął ten pocisk równie pięknie, a nawet piękniej niż sam bym się tego spodziewał. Próba dobitki RHM-a, chwila na przycelowanie i tutaj jedna z ciekawostek tej bitwy. Grill 15 również potrafi coś odbić. Nie był to oczywiście pocisk, który byłby mi w stanie jakoś mocno zaszkodzić, bo strzelał do mnie zawodnik w Panterze, ale jakby nie było, ding to ding. Przeładowanie na pociski AP, okupowanie dalsze ulubionego kamienia. Wiem, że część z was już zrezygnowała z dalszego oglądania tej bitwy. Cóż, wasz wybór, ale to co najciekawsze, rozpoczyna się właśnie teraz. Decyzja, aby ruszyć się i zacząć w tej bitwie po prostu działać. Cały czas gdzieś się tutaj kręci T49. On jest oczywiście dla mnie bardzo groźny. Wystarczy, że załaduję pocisk odłamkowo-burzący i z mojego pojazdu może zostać naprawdę niewiele. Mam zatem niezbyt dużo czasu na przymierzenie swojego strzału i unieszkodliwienie mojego przeciwnika. Jest za to Pantera dwójka, która przygarnia pocisk za ponad połowę HP. Resztę dokańczają sojusznicy, wszystko z mojego spota. A poprzedni pocisk strzał to nie był ding, tylko po prostu trafienie krytyczne za zero. Dopiero teraz zorientowałem się, patrząc na damage panel. Przepraszam was za moją pomyłkę. Nie będę tego wycinał. Nikt nie jest idealny, każdy ma prawo do pomyłki. My tu gadu gadu, a zrobiło się 13-11. Nasza drużyna przejęła inicjatywę w tej bitwie. Ja ruszam do przodu. Mamy ISA trzeciego.
Chwila na przycelowanie 450 i Istrz trzeci kończy swój występ w tym pojedynku, a P62A wykańcza naszą T34, która zdecydowała się na kapowanie bazy. Przed nami ostatnia akcja w tej bitwie. T62A za kamieniami znika. Strzał na ślepo. Zniszczony. Piąty frag na moim koncie. A na screenach widnieje wspomniana już odznaka pierwszej klasy oraz odznaczenie duży kaliber. Niestety nie udało się tutaj zdobyć specjalisty. Nieco zbyt długo stałem w jednym miejscu. Bitwa oczywiście rozgrywana jest w trakcie świąteczno-noworocznych misji związanych z ozdabianiem naszej choinki. Możecie tutaj zobaczyć, jak wyglądał progres poszczególnych misji. Na ekranie drugim widać, że na tle drużyny poziom zadanych przeze mnie uszkodzeń wypadł bardzo solidnie. 5563 punkty uszkodzeń, tylko 1067 bazowego expa, ale przypomnę wam, co zresztą widać po załączonym obrazku, że losowanie to była bitwa głównie na tierach ósmych. Jeśli chodzi o celność naszego grilla 15, to na 16 oddanych strzałów 14 znalazło drogę do celu, tylko 10 z przebiciem, te 4 strzały, tym jeden w ISA 7, były uszkodzenia zadane po moim spocie, a w zasadzie po detraku to 869. Jeśli chodzi o bitwę, byłoby to tyle, jak możecie zobaczyć przy moim niku wspomnianego klanowego logo. Już nie ma. Co dalej? Zapytacie. Tego mówiąc szczerze, jeszcze nie wiem. Coś się kończy, a coś się zaczyna, jak mówi tytuł tego materiału. Być może znajdę sobie miejsce w jakimś innym klanie, który może mniej aktywnie bierze udział w rozgrywkach na Clan Warsach czy też w twierdzach. Ja z uwagi na wspomniany już niestety brak czasu i masę prywatnych obowiązków nie mogę swoją pomocą i swoimi czołgami, których mam naprawdę całkiem pokaźny arsenał, wspierać już wspólnych klanowych rozgrywek. Mam nadzieję, że osoby zarządzające klanem DPA2, w którym przed momentem jeszcze byłem, zrozumieją moją decyzję. Oczywiście raz jeszcze dziękuję wam za wspólnie spędzone godziny na polach bitewnych, a w nowym 2017 roku, jaki lada moment się rozpocznie, życzę wam, byli klanowicze, oraz wam, moi widzowie, aby nowy rok był obfity nie tylko w sukcesy związane z grą World of Tanks, ale przede wszystkim związany był z tymi sukcesami, jakie możecie odnosić na co dzień w swoim prywatnym życiu. Takie dość może nietypowe życzenia, ale przekazuję wam w tym właśnie materiale raz jeszcze, wiem, że się powtarzam, dziękując wszystkim, z którymi miałem okazję wspólnie grać, śmiać się, bawić i przegadywać wieczory, a nawet noce, zasiadając przy okazji za sterami wirtualnych czołgów. Z samą grą oczywiście jeszcze nie kończę, bo co, mógłbym przecież nagrywać na kanał, przecież nie FIFA. Tak więc raz jeszcze wszystkiego dobrego w nowym roku, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!